Myślisz, że wiesz wszystko o grach? Oto program, w którym przedstawiamy zbiór najciekawszych faktów na temat Twoich ulubionych produkcji. A dzisiaj, czy seria Assassin's Creed jest oparta na faktach? Przygody asasinów doczekały się już 8 części, a każda z nich dzieje się w innych realiach historycznych. Twórcy zarzekają się, że wątki podejmowane w grze są oparte na faktach tak dokładnie, jak to tylko możliwe. Czy faktycznie tak jest? Dzieje Templariuszy nie są najlepiej udokumentowanymi faktami z historii, także przed twórcami była ciężka droga. Do pracy zatrudnieni zostali historycy, których specjalizacją były wyprawy krzyżowe, a ich działanie zostało oparte na archiwalnych mapach. Dzięki temu graficy byli w stanie odwzorować nie tylko najważniejsze zabytki, ale i całe miasta z dokładnością niemal co do uliczki. Na pewno fajnie było skakać po meczecie Sina na paszy w Damaszku, czy wspiąć się na jerozolimską kopulę na skalę. Wszystkie te budynki zostały wykonane z pieczołowitą dokładnością, a w szczególności ich detale czy fasada budynków. Budowle na potrzeby gry zostały jednak zeskalowane. Wasze liczne morderstwa ważniejszych person nie są do końca wyssane z palca. Większość ofiar, które przyjdzie wam ukatrupić, było faktycznymi postaciami historycznymi. Mało tego, czas i miejsce ich zgonu w grze odpowiada zapiskom historycznym. Nie wszystko jest jednak tak prawdziwe, jak mogłoby się wydawać. Największym kłamstwem jest przedstawienie zakonu jako krwiożerczych potworów. Również sami asasyni nie byli do końca tym, czym są w grze. Ale to akurat można przebaczyć, zważywszy na wydźwięk gry. W drugiej części gracze zarzucają twórcom mocne przekłamanie odnośnie zakonu. Ten bowiem został oficjalnie rozwiązany na początku XIV wieku, tak więc na wiele lat przed wydarzeniami z kontynuacji Assassina. Tutaj jednak także przydałaby się praca historyków. Florencja czy Wenecja zostały ponownie odtworzone w dużej mierze dzięki zapiskom kupieckim z tamtych lat. Nawet pojawienie się prostytutek na ulicach renesansowych Włoch nie było przypadkiem, bowiem na tamte czasy właśnie przypadał rozkwit tego zawodu. Pamiętacie spisek Pacich? Został niemalże dokładnie odtworzony dzięki pracy historyków Marcello Simonetta oraz Margaret Meserve. W trzeciej części serii nasz bohater przemierza Rzym. Nie jest on jednak prawdziwych rozmiarów, podobnie jak lokacje w poprzednich częściach. Nie zmienia to faktu, Panteon i Koloseum są w skali 1:1, także jeżeli nie macie na bilet do Rzymu, to możecie zobaczyć się w kopii gry. Klimat może nie taki sam, ale przynajmniej będziecie mogli wejść na sam szczyt bez narażania się na mandat o wysokości kilku tysięcy euro. Historycy nieraz korygowali główne założenia fabularne gry. Na przykład Straż Papieska, która pilnować miała Aleksandra VI, składała się według konceptów Ubisoftu z Gwardii Szwajcarskiej, kiedy w rzeczywistości formacja ta została założona dopiero 3 lata po śmierci papieża. W kolejnej części odwiedzić moglibyśmy Konstantynopol. Tutaj jednak designerzy mieli większy problem. Brak było bowiem map dokładnie opisujących dzisiejszy Stambuł. Duża część lokacji więc stworzona została na bazie domysłów. Aby najlepiej oddać realia miasta, wykonano ponad 6 tysięcy zdjęć oraz grubo ponad 500 materiałów wideo. Możecie sobie wyobrazić więc, jak potężna praca stała przed projektantami miasta. Kierując asasynem po ulicach Bostonu czy Nowego Jorku, moglibyśmy wziąć udział w wielu ważnych, historycznie prawdziwych wydarzeniach. Oczywiście odpowiednio okrojonych, by zachować przyjemną ciągłość akcji. Wszystkie ważniejsze postacie, które przyszło nam spotkać, są jednak oparte na prawdziwych personach. Bostońskie parzenie herbatki czy wielki pożar w Nowym Jorku – wszystko to miało miejsce, choć w grze niekiedy wprowadzono wątki fantastyczne. Dokładne odwzorowanie wydarzeń było możliwe dzięki dziennikom żołdaków z tamtego okresu oraz ich prywatnej korespondencji do rodzin. Wsłuchiwaliście się w przemowy wielkich przywódców? Już wiecie, co chcemy powiedzieć. Ich treść jest dokładnie odwzorowana na bazie notatek. Uważacie, że Indianie mówili z ciekawym akcentem? Nad ich mową czuwał najlepszy specjalista na świecie w tym zakresie, Thomas Deer, który czuwał także nad scenariuszem. Dzięki jego osobie nawet biżuteria, którą noszą Indianie, jest autentyczna i zgodna z realiami. Po całej serii gier mocno bazujących na historycznych faktach, które tytaniczną pracą odwzorowały najważniejsze miasta minionych epok, przyszedł czas na lekki powiew fantazji i wyobraźni. Black Flag, traktująca o piratach, nie jest już tak mocno osadzona w faktach z prostego względu. Ilość mitów, legend, zapisów, wspomnień, faktów jest ogromna i zarazem bardzo wymieszana. Historycy po dziś dzień mają problemy z rozróżnieniem faktów od mitów. Część wątków została oczywiście oparta o wiedzę potwierdzoną naukowo, reszta to jednak fantazja scenarzystów. Podobnie było z największymi piratami. Czarnobrody czy Calico Jack istnieli naprawdę, ale opowieści o nich nie sposób było zweryfikować. Jeżeli chodzi o ponowne oddanie realiów miasta, Assassin's Creed Unity przekroczyło kolejną granicę. Praktycznie każdy budynek w grze został oddany w skali 1:1, co zresztą gracze mogli zaobserwować dzięki wyciekowi map, który nastąpił przed oficjalną premierą. Tak więc ponownie,
Brak hajsu na bilet do Paryża? Odpalcie grę. Zawsze coś. Sam odtworzenie Notre Dame zajęło 5000 godzin kilkuosobowej ekipie. Robi wrażenie. W Unity dużą rolę odgrywała postać Napoleona Bonaparte. Gracze zarzucali pewne nieścisłości historyczne czy charakterologiczne. Należy jednak pamiętać, że seria gier doczekała się swojego uniwersum, w tym książek oraz komiksów. Wierni faktom, ale i swojemu światowi twórcy starali się odnaleźć złoty środek. Efekt możecie ocenić sami. Podsumowując, seria gier Assassin's Creed to jedna z najlepiej oddających realia historyczne gier w historii. Mimo że w wielu wątkach historia jest naciągana lub podszyta wątkami historycznymi, nie zmienia to faktu, że ogromna jej część jest oparta na faktach i może być świetnym elementem dodatkowej edukacji o danym okresie historycznym. Także jeżeli lubisz uczyć się o minionych epokach, a chciałbyś poczuć się jak jeden z uczestników wydarzeń, to Assassin's Creed jest dla Ciebie. Koniecznie sprawdźcie moją recenzję gry Assassin's Creed Chronicles China, klikając tutaj albo tutaj, sprawdzając ewentualnie link w opisie. No i nie zapomnij zostawić suba. Cześć!